Życzę Wam błogosławionych świąt i aby w Waszych sercach narodził się Chrystus. W te święta pamiętaj, abyś zawsze patrzył sercem. Życzę Wam rodzinnych, kochanych świąt. Przypomnijcie sobie w te święta, jak to jest być dzieckiem. Życzę Wam dużo bliskości. Nie wkręcajcie sobie filmów, bądźcie sobą. Błogosławionego Nowego Roku. To jest ten czas miłości. Czekamy na Was. Kiedy zasiądziesz do stołu, najpiękniejszy wieczór roku, wieczór wigilijny, pełen ciepła i spokoju. Pomyśl o człowieku, który jest od Ciebie na odległość myśli. Odłam dla niego kawałek chleba, bo człowiek jest od Ciebie na odległość wyciągniętej ręki. Tę cichą noc życzę wszystkim ludziom dużo radości, miłości i życzliwości. Zanuć pieśń o narodzinach Bożego Syna z człowiekiem, który jest na odległość Twojego głosu. By w tę noc nie było samotnych. Na Nowy Rok dla wszystkich kolegów, którzy jeżdżą, obyście tyle, ile macie wyjazdów, tyle razy, żebyście powrócili do domu szczęśliwie. Tak jak mówimy, lewa w górę, wszystkiego dobrego. By każdy z każdym dzielił się sercem z dobrymi łzami w oczach. By ktoś komuś przebaczył, ktoś się rozpłakał, ktoś zamknięte drzwi otworzył. W te święta byście rozwinęli swoje skrzydła. By wszyscy byli dobrej woli, a nad światem pokój. Drodzy uczniowie, życzę Wam dobrych ocen, wspaniałych przyjaźni oraz wielkich, ciekawych przygód. A Wam, drogie koleżanki i koledzy, wiele miłości na te święta i Nowy Rok. By w te święta mnie usłyszano i abym ja też usłyszał innych. Mieszkańcy Kwiatowej Wioski, to tutaj przepięknie kwitną kwiaty, które tworzą kobierce. One są różne i my wszyscy jesteśmy różni. Życzę Wam, żeby te nadchodzące święta były dla nas przepiękne, takie, o jakich marzymy. Aby ten narodzony Jezus spowodował, że nasze serca się otworzą na drugiego człowieka. Szukajmy w nich dobra, a sami radośnie przeżywajmy te święta Bożego Narodzenia. Te święta Bożego Narodzenia chciałabym wszystkim mieszkańcom Żalna złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo szczęścia, radości, spokoju, zdrowia i ciepła domowego. Nie warto udawać. Życzę autentycznej świętości. Życzę Wam przepięknej liturgii. I bezpiecznej podróży. I trzech króli. Idźcie za gwiazdą do Jezusa. Życzę Wam dużo szczęścia i radości. Oby nam wszystkim ze sobą było ciepło. I czasu na kolędę. Aby na kolędę przyszedł uśmiechnięty ksiądz. Niech nas strzegą aniołowie. I radości przy świątecznym stole. Abyście znaleźli swoje miejsce w kościele. Kochana moja rodzino, będę za Was się modlić, i żebyście byli uśmiechnięci i szczęśliwi. Kochana Reniu, chciałabym Ci złożyć życzenia, żebyś była zdrowa, szczęśliwa, żebyś miała dobre oceny. Kochana mamo, kochany tato, życzę Wam, żebyście byli zawsze szczęśliwi. Kochana żono, najlepsze życzenia dla Ciebie, żebyś była zdrowa, miała dużo cierpliwości dla mnie i dla naszych dzieci. Wszystkiego dobrego na Nowy Rok. Pamiętaj, że wszyscy Cię kochamy. Nas zawsze kochali i żebyście byli z nas dumni, z naszych sukcesów, z naszych nowych talentów poznanych. Kochana rodzino, życzę Wam wesołych świąt. Kochana rodzino, życzę Wam dużo zgody i miłości i wesołych świąt. Żebyście byli mile widziani u nas w sercu. Kochana rodzino, życzę Wam światła i miłości, i by w Waszych sercach zawsze panowała spokój, cisza i szczęście. Kochana rodzino, życzę Wam zgody i miłości. Kochana mamo, życzę Ci dużo miłości. Kochana moja rodzino, życzę Wam zdrowia, radości, miłej kolędy oraz miłej pracy. Kochany mężu, życzę Ci wiele radości, szczęścia oraz miłości. Aby Chrystus Wam błogosławił w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I do zobaczenia na pasterce.
Czas, który jest przed nami, jest czasem miłości i czasem bliskości Pana Boga. Chciałbym życzyć tej Bożej miłości, tej bliskości wszystkim, którzy żyją w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żalnie, którzy współtworzą tę wspólnotę parafialną, aby Boża miłość dotykała serca i życia każdego człowieka, rodzin, dzieci, młodzieży, osób starszych, chorych i cierpiących, księdza proboszcza Wojciecha. Chciałbym, aby każda chwila przeżyta w gronie rodzinnym, jak i we wspólnocie parafialnej budowała przede wszystkim życie wewnętrzne, abyśmy umieli i potrafili być tą świątynią Bożą, tak jak jest ten gmach widzialny, zewnętrzny, świątynia, która nas jednoczy, gromadzi w tej wspólnocie parafialnej, która w przyszłym roku będzie świętowała 35-lecie od poświęcenia tego kościoła, chociaż budowa i nieustanna troska o świątynię postępowała przez kolejne lata poprzez posługę kolejnych proboszczów. Chciałbym, aby ten czas, który Pan Bóg nam daje w przyszłości, był z jednej strony świętowaniem, radością serca, ale przede wszystkim był budowaniem miłości. Niech Boża miłość w rodzinach, w całej wspólnocie parafialnej nieustannie dotyka, spotyka, dojrzewa, rozwija się, aby to życie było dobrym życiem, było owocnym życiem, życiem, które będzie sprawiało wewnętrzną radość, ale też sprawiało, że wspólnota każdego człowieka z Bogiem i też wspólnota, która gromadzi się w Kościele, była rzeczywiście tą wspólnotą, która podtrzymuje, umacnia, ubogaca w tym naszym pielgrzymowaniu do nieba i życia wiecznego. Szczęść Boże wszystkim wiernym parafianom, księdzu proboszczowi na ten czas świąt Bożego Narodzenia, jak również i w kolejne dni i świętowania, i codziennej pracy.